prawie zdobyłem tron. Ale wtedy kapnęli się, że ja się do piekła nie nadaję, mnie wyrzucili. Ja zapalę światło, żeby było jasne. Tak. O. Pięknie. Jeszcze lepiej. O. Będziemy w najbliższym odcinku sprawdzać, jak ten mini hell pracuje. Na pewno sobie go stestujemy. Pierwszy będę się uczył go i sprawdzał. Oj, co to było za zawahanie ostrości. Porównamy do tego. Pospawamy też. Sprawdzimy, czy spawarka Trafimig Vario 210 Trafilux nadaje się do spawania. A może w następnych, jeszcze innych odcinkach, jak już zdobędę legendarny łańcuch, to może coś pokujemy. A w jeszcze innych odcinkach to będziemy mówić, dlaczego nie warto słuchać telewizji. Oczywiście w związku z nożami, nie? Ja sobie teraz poprostuję trochę gwoździ, bo potrzebuję, ale pokrótce powiem, o co mi chodzi. No, to jest jakoby obwieszczenie, że mam zamiar wrócić do nagrywania filmów na YouTube w nowej jakości. Jak widzicie, myślę, że widać mnie lepiej, niż mało kto będzie narzekał na jakość obrazu. Co z dźwiękiem, to zobaczymy. No, mam nadzieję, że jak teraz mówię prosto tutaj do głośniczka w kamerze, to powinno być mnie w miarę dobrze słychać. Niestety okazało się, nie przemyślałem trochę tej sprawy, okazało się, że kamerka nie ma wejścia na żaden mikrofon, więc trzeba będzie ewentualnie pomyśleć, jak to rozwiązać inaczej. No ale teraz się zajmę gwoździami, bo muszę przybić deskę w kompostowniku, bo tam zaczyna mi kompost wyłazić, a szkoda by było, nie? Miałem kilka kryzysów, nie nagrywałem, bo po prostu najzwyczajniej w świecie mi się nie chciało. Nie miałem ochoty, nie miałem czasu. Do tego dużo różnych rzeczy się ciągle zdarzało, różne demony, kryzysy i choroby były, więc trzeba było też się zajmować innymi rzeczami. No i teraz, gdy mam już nową kamerkę, to mam zamiar trochę wrócić, nie? Mam taki nowy bodziec, nową ochotę, nowy program do składania filmów. Nowy program do składania filmów tam zaczynam poznawać, więc myślę, że będzie na nowo. Ale dużo problemów już pokonałem, raczej przyszłość widzę dobrze, tylko trzeba po prostu, jeszcze musi wrócić mi wena twórcza na noże, musi wrócić, pewnie wróci z rozpędu. Mam zamiar gdzieś tam zniknąć jeszcze później z Facebooka całkowicie. Zostanę tylko przy YouTubie i stronie www. Ewentualnie pomyślę o jakimś wykorzystaniu Facebooka dla innych celów w jakiś inny sposób. Nie spodobał mi się. No co to jeszcze mogę powiedzieć? No to chyba tyle. Jakie filmy będę, już mówiłem. Także do dzieła.